Cześć dziewczyny. Słuchajcie, dzisiaj filmik o lakierach i o targach, na których byłam, o moich nowych zakupach. Przepraszam za jakość tego filmiku, no niestety, żeby to wszystko zostawiać i ustawiać w świetle dziennym, no nie mam na to po prostu dziewczyny czasu. Więc tutaj moje wielkie sorry. Zaczynamy. Słuchajcie, pokażę Wam moje lakiery. Są na takiej półce. Powiem pokrótce. Co tutaj się na nich znajduje? Najniższa półka, dziewczyny, to są lakiery, no jak trudno się tutaj domyśleć, dziewczyny, to są lakiery, których używam najrzadziej. Tutaj jest dokładnie ich ile? 2, 4, 6 sztuk. Nie wiem czemu. To jest firma IMS. Tak ja ją sobie czytam. Wiecie, że mam zawsze z tym problemy. Tu jest jakaś czerwień, tu jest jakiś top. I słuchajcie, tutaj moja taka może podpowiedź dla Was, że takie topy błyszczące zawsze należy pokryć jeszcze topem bezbarwnym, żeby ten efekt błyszczenia był dużo większy. Nie będę tutaj o nich gadała za dużo. Przejdźmy do lakierów, już których używam. I tutaj słuchajcie, są cztery lakiery z firmy Rimmel, trzy te z szerokim pędzelkiem. Bardzo wygodnie się nimi maluje. Dla osób, które może nie mają takiego doświadczenia w malowaniu paznokci, to bardzo gorąco polecam. I tutaj sięgnę moją łapą i przekręcę. Słuchajcie, lakier taki żółty. Ten z firmy Rimmel. Ile żółci już, słuchajcie, lakierów miałam, tyle lądowało w koszu. Jeżeli chcecie sobie jakiś lakier zakupić, z którego będziecie zadowolone w takim właśnie odcieniu, to polecam Wam ten. Nie jest drogi i jest bardzo, bardzo dobry. On już ten pędzelek ma taki cieńszy. Trzeba nim dość delikatnie malować, ale naprawdę uwierzcie, jeżeli chcecie osiągnąć taki efekt, takiego koloru, to tylko z tej firmy lakier. No, to chyba tyle chciałam Wam powiedzieć. Wiecie, że ten kolor teraz będzie super modny tego sezonu. Następne lakiery to jest firma Topshop. I tutaj Wam powiem, że moja siostra za każdym razem, kiedy jest w Topshopie, ale tu brakuje jednego fioletu, którego najczęściej używamy, widocznie Renata go sobie zabrała. Za każdym razem, kiedy Renata w każdym razie jest w Topshopie, kupuje mi jeden lakier tej firmy. Dziewczyny, bomba. Nie wiem, jaka jest cena, Renata po prostu mi kupuje jako siostra, więc nie muszę za nie płacić. Ale naprawdę Wam polecam. Trzymają się rewelacyjnie, nakładają się fajnie i co więcej, mają bardzo, bardzo fajne odcienie. Szczególnie ten, i to jest, słuchajcie, zaraz poczekajcie, tutaj będę próbowała znaleźć. No, może tak Wam pokażę. Ja nic nie widać. Nie będę czytać po angielsku. W każdym razie taki koral z różem. Następnie tutaj stoi top i baza z firmy Opi. No to wiadomo, zawsze tego trzeba używać. Ale zaraz Wam pokażę jeszcze, co innego używam z innej firmy. Następna półka, dziewczyny, to są czerwienie. I takie już mocne czerwienie, też z firmy Opi, bo tych lakierów ja używam najczęściej, uważam je za najlepsze. Ja wiem, one nie są tanie. Na targach możecie te lakiery kupić odrobinę taniej, więc jeżeli, nie wiem, kochacie malowanie paznokci, robicie to we własnym zakresie, to odsyłam Was do Expo. Znajdziecie sobie na stronie internetowej wiadomości, kiedy te targi się odbywają. Warto się na nie pofatygować, kupić sobie bilet i zakupić sobie te lakiery. Nie będę tutaj wyciągała każdego z półki, no bo to nie ma sensu, tego jest po prostu za dużo. Ja powiem Wam tylko tyle, że najczęściej teraz przeze mnie używany kolor to jest dokładnie ten. To jest kolor o numerze i teraz Wam przeczytam, bo w tym aparacie nie będzie tego widać. NL L60. To jest taka malinka z różem wpadająca w czerwień. Bardzo śliczny odcień. No tutaj to są takie strażackie czerwienie i jak widzicie kolory, które przechodzą w ciemniejsze. Następna półka to już są takie korale, też w tym sezonie będą bardzo modne, w zeszłym też były. I tutaj chyba ten trzeci to jest nowy, bo ostatnio jak byłam na targach, kupiłam 14 lakierów Opi i 6 z Nanteka. I tutaj już takie ciemniejsze kolory, ceglate, jakieś borda. Tak to wygląda. Następna półka i te trzy, cztery pierwsze lakiery, no to są moje takie ukochane. To są fiolety. Tutaj ten środkowy trochę z tych trzech kiepsko widać. No ale to jest od bardzo jasnej lawendy, ciemniejszy fiolet do najciemniejszego. Tutaj widzicie jakieś granaty, bardzo ciemne śliwki. Tutaj widzicie taki fajny kolor niebieski. Powiem Wam, że rewelacyjnie wygląda na paznokciach. Ja Wam to zaraz może też na próbniku pokażę. Może tamte kolory będą bardziej wyraźne. Ten ostatni to jest taki brokat kolorowy, który nakładam też czasami na jakieś ciemne fiolety albo borda. Rewelacyjnie to wygląda. Następna półka, to tutaj mam dwie takie zielenie i to, powiem Wam szczerze, jest wybór mojego męża.
Jemu się strasznie te lakiery spodobały i kupiliśmy jeszcze na zeszłych targach, nieważne, nie ma na nie takiego popytu, na jakie liczy mój mąż, zawsze się pyta, czy któraś klientka malowała sobie na zielono. No i najczęściej muszę odpowiadać, że nie. Dobra, następny to jest jasny szary, tutaj jakaś kawa z mlekiem, błyszczący bordo, ciemne czekolady, jakiś złoty, bardzo fajny. Tutaj miejsce brakujące, słuchajcie, to jest, poczekajcie, muszę się przekręcić, żeby było wygodniej. To jest, tutaj stał biały, nie wiem gdzie on jest, może gdzieś na stoliku stoi, nieważne. Róże do Frencha, rewelacja, jasne szary, też taki topik z brokatem, żółty. Stoi tutaj, bo wydałam na niego sporo pieniędzy, ale go nie używam, bo jest kiepski. Ciemny róż, ja ten róż czasami sobie maluję na nogach, klientki też lubią go na nogach latem, świetnie wygląda. Następna półka to są pękacze. No już trochę moda na nie przemija, ale czasami tego czarnego i srebrnego używam, a podejrzewam, że tych dwóch pierwszych to bardziej latem. Tutaj Isadora, też bardzo fajne pękacze, ale z Opi, dziewczyny, rewelacja. Te z Isadory wysychają, robią się takie piaskowe, ciężko jest je wydobyć z buteleczki. I tutaj nawet nie bardzo pomaga to maczanie w gorącej wodzie, także tyle Wam mogę o nich powiedzieć. Trzy lakiery z firmy Alessandro. Moje klientki do Alessandro się nie przekonały. Ja żałuję, bo to są bardzo fajne lakiery. Mam trzy kolory, słuchajcie, i tutaj trochę się wszystko odbija, ale to jest grafit, ciemny brąz i koralowy. Następnie sześć lakierów z Nighteka. Mój najnowszy zakup. Czarny mat, czerwienie, jakieś też ceglate, śliwki i borda. Sama osobiście sobie nie malowałam, no bo ja cały czas noszę tipsy, ale klientki mówią, że trzymają się rewelacyjnie. Następne dwie perełki, szczególnie jedna to jest Dior do Frencha i Sally Hansen, taki połyskująca pomarańcza, prezenty od Marty. Bardzo jej dziękuję, bo malowanie lakierem Diora jest po prostu czystą przyjemnością. Następnie, słuchajcie dziewczyny, to są cztery. Te pierwsze to są cztery te lakiery z Revlonu, które pachną. Fajne rozwiązanie, fajna alternatywa. Wiadomo, że jak się przykryje je topem, to ten zapach już gdzieś nam ucieka. Ale czasami tak na 2-3 dni, żeby sobie pomalować paznokcie, żeby nam pachniały, bardzo fajnie. Następny też czarny i taki fajny, połyskliwy z Revlonu. To też są prezenty od Marty. Tutaj następne trzy to jest i LCN. Następna półka to, słuchajcie, tylko tak powiem, nieładnie przelecę tą półkę, bo to jest Verona, ale lakiery są nawet niezłe. I następna też szybko Vipery. Tutaj są fajne te dwa kolory miętowe i świetny fiolet 813, pamiętam. Numerek, także tak to wygląda. Słuchajcie, teraz Wam pokażę na próbnikach, może tam będzie lepiej. W każdym razie półeczka, słuchajcie, prezentuję się tak. Mam jeszcze ileś tam lakierów z Belle, z Adosa, bo wiadomo, niektóre kolory są takie typowo sezonowe i szkoda mi trochę inwestować w Opi, no bo to jednak są koszty, albo nie wiem, czasami sama kupię, jak jestem w drogerii, bo zboczenie zawodowe. Dzisiaj używam jakichś takich nieprzyzwoitych słów, ale tak jest, że to jest takie zboczenie zawodowe, że jak jakiś kolor wpada mi w oko, to nie potrafię się powstrzymać, ale kocham po prostu lakiery Opi. Dobra, teraz może pokażę Wam to na próbnikach. I tak dziewczyny, tutaj macie te kolory pomalowane na tych próbniczkach. Ja mam nadzieję, że tutaj jakiś efekt będzie tych kolorków widoczny. Także mam nadzieję, że ten wybór lakierów mam spory. Tu są, słuchajcie, czerwienie i to są same czerwienie z Opi. Dobra, zabieram. Następna, bo mówię, nie wszystkie są na półkach, reszta też jest w jakichś koszykach albo gdzieś są zwyczajnie pochowane. Tutaj mam fiolety, różne takie, poczekajcie, fiolety. No, jakieś też borda, niebieskie. Przepraszam, tam przebija taki czerwony liner, bo go sobie użyłam, żeby wiedzieć po prostu, jaki lakier jest, jakiej firmy. Może to przekręcę, żeby może teraz tutaj to było lepiej widać. Dobra. Następne to są czerwienie i tutaj też jakieś z Opi i z innych firm. Sorry, też to bazgrałam, żebym miała łatwiejszy dostęp do niektórych kolorów. Wiem, że to jest na przykład lakier z Catrice. Też jest bardzo fajny, tak się wybija trochę spoza tych kolorów. I tutaj są te koralowe, pomarańczowe. Ja Wam powiem, że one tutaj w aparacie wyglądają identycznie, ale jak tak bym je wzięła do słoneczka, to niektóre są błyszczące, niektóre są matowe, niektóre są bardziej pod czerwony, niektóre bardziej pod pomarańcz. Dobra, następne to są lakiery niebieskie i zielone. Tutaj są te dwa. Pierwsze to są właśnie te z Opi. Ta oliwka i taka zielona trawa. Mięta delikatna, jakieś takie, nie wiem, morskie.
bardzo ciemny kobalt, taki tu jest błyszczący. Tak, tutaj też jest, a to jest ten z opinowy. Tutaj go maznęłam, żebym wiedziała, jak on wygląda bardzo ładnie. Tu są te pękacze. No oczywiście nie trzeba je malować pod kolor biały, ja tak zrobiłam, żeby był bardziej widoczny kolor. Także tak to wygląda. No, następne to są też jakieś już róże i czerwienie. Tak, nie wiem, czy tutaj się warto rozwodzić. Tutaj takie wścieku, jeden róż, tutaj widać drugi róż. Tu jest taki kryjący, jasny róż, też fajnie wygląda. Następny to są już takie złota, kawki z mleczkiem, brąza i tutaj tak, no tylko chyba takie brązowe, może trochę z boku, bo tak w aparacie tego może nie bardzo widać. Powiem tylko, że to jest lakier z Top Shopu i naprawdę, naprawdę na paznokciach wygląda cudnie, cudnie. Tutaj są, jest tych 6 lakierów z Nailteka i mam nadzieję, że tutaj uchwycicie to, że ta czerń jest matowa i to wygląda świetnie. Z LCN-a też miałam tą czerń matową. To wygląda fajnie, jak ktoś ma na sobie jakąś fajną marynarkę, jakieś fajne czarne spodnie. To fajnie czasami tak dla odmiany sobie właśnie zrobić taki czarny matowy. I tutaj też moja podpowiedź, że na przykład możecie sobie za 2 dni nosić taki czarny mat, a potem na niego nałożyć top i będzie błyszczący. I ostatni. To tutaj są, kurczę, słuchajcie, mam problem z tym światłem naprawdę. Tutaj są grafity, od jasnego szarego do bardzo ciemnego. Tutaj jakieś błyszczące, tutaj srebrny pękacz, czarny. Tutaj jest na czarnym ten zielony, bo kiedyś musiałam tak po prostu zrobić. Lakiery do Frencha i żółte. I słuchajcie, teraz... Sorry za tą czerwień przebijającą, ale mówię, czasami no po prostu nie jestem w stanie zapamiętać wszystkiego. Ale widzicie tutaj, paskuda... Paskuda, paskuda, piękny. Czyli to jest remail, tak jak już wspominałam. Także tak, dziewczyny. Teraz Wam jeszcze chciałam pokazać topy i bazy, jakich używam, no bo jeżeli już o tym mówię, to o tym też należałoby wspomnieć. Także tak, słuchajcie. Będą topy i będzie baza. Dziewczyny, zdjęłam spłeczki, żebyście lepiej zobaczyły top, baza z OPI. Nie wiem, mam takie przekonanie, że czasami jak używam czegoś jednej firmy, to lepiej już niczego nie zmieniać. Chociaż teraz w sumie to robię, zaraz Wam powiem dlaczego. No tutaj następne rzeczy to jest wysuszacz i oliwka z Nailteka, odżywka z Nailteka, którą używam, pod lakier, odżywka z Nailteka, quicken z Nailteka i słuchajcie, hit, sorry, upaprana nakrętka. Widać, że jestem osobą pracującą. Dziewczyny, Diamond Top Coat Inglot. Nakładam go nawet na OPI. Rewelacja. I to też dzięki Marcie, o której często ostatnio wspominam, ale ona, bo ja nie jestem zwolenniczką firmy Inglot. Widzicie, że u mnie nie ma nawet jednego lakieru tej firmy. Wiecie, to chyba powód tego, że nie używam ich lakierów, sorry, że trzęsę, łapy mi się po prostu trzęsą, rączki, przepraszam. Wiecie co... Już się wymalowałam w swoim życiu Inglotem i mam po prostu dość. Ale ten top, rewelacja, słuchajcie. I też tutaj mała moja podpowiedź, dziewczyny. Takiego topa można sobie kłaść na przykład za 2 dni od malowania i lakier zawsze będzie nam się rewelacyjnie trzymał. Także nawet jak wychodzicie od manikurzystki, czy robicie to same na dzień, na przykład dzień po dniu można go nakładać, lakier będzie się dłużej trzymał. I następny hit to jest, słuchajcie... Widać pod moim paskudnym grzejnikiem, ale dobra. Nailtek krem do skórek. Super, naprawdę rewelacja. Także tak, dziewczyny, takich produktów ja używam. Tutaj będziecie ciekawe, dlaczego to jest namazane czarnym, ale czasami z quickenem, jak szybko malowałam, to mi się myliło, więc musiałam sobie zaznaczyć. Co prawda, tej oliwki nie używam, dziewczyny, non-stop, bo używam takiej fajnej zapachowej, ananasowej, do której moje klientki się... po prostu przekonały, to jest taka przeciwgrzybiczna, więc jak robi mężczyźnie manicure albo nie wiem, ktoś ma jakieś bardzo podrażnione skórki, wtedy nie używam tej typowo zapachowej, a tej. Także tak to wygląda. Ja wiem, że ten filmik może jest trochę chaotyczny, bo wiecie, że ja tak się nie lubię bardzo przygotowywać. Dla mnie spontan jest najważniejszy, żeby, bo jakbym się przygotowywała, to potem bym spaliła cały filmik. Powiem tylko tyle, jeżeli macie pytania co do jakichś kolorów, czy do jakichś firm lakierów, czy cokolwiek, to wiecie, dziewczyny, chyba znacie mnie na tyle, że możecie pytać. Także tak to wszystko wygląda. Zdradziłam Wam, czego używam, pokazałam Wam lakiery. Na targach było rewelacyjnie, słuchajcie.
No dla mnie to jest, wiecie, to tak jak chodzenie po sklepach ciuchami, nawet bardziej. Wtedy po prostu jestem podjarana na maksa, jak widzę szczególnie lakiery Opi. To chyba tyle. Mówię, jak coś, to pytajcie. Pozdrawiam Was gorąco. Trzymajcie się ciepło. Pa!